relacjach twórców i o tych, których już wśród nas nie ma, są dla nas bliżsi i bardziej wartościowi, bo ich ideą była nasza mała ojczyzna. Przytoczę Państwu krótką sylwetkę pierwszego założyciela i pierwszego przewodniczącego, pana Stefana Nowotki. Stefan Nowotka urodził się w Sierakowie koło Przasnysza na pięknej ziemi mazowieckiej w 1931 roku. Jako młodzieniec pożegnał swoje rodzinne strony, by na stale zamieszkać w Zagłębiu Dąbrowskim. Pokochał tę ziemię jako własną, więc tutaj założył rodzinę. Od 1950 roku mieszkał w Będzinie w Grodzcu. Był wieloletnim pracownikiem, górnikiem dołowym w kopalni Generał Zawadzki, wcześniej i obecnie Paryż. Potem kilka lat przepracował w będzińskiej fabryce pilników i następnie aż do emerytury w kopalni Grodziec jako górnik. Kopalni Paryż już nie ma, więc każdy niech w sposób dla siebie właściwy odniesie się do tych dwóch zdań. Ciężko pracując zarobkowo, odkrył w sobie twórczą potrzebę przenoszenia własnych myśli na papier. Stał się więc pisarzem i poetą, autorem publikacji w zakładowej prasie, by następnie rozwijać swoją twórczość i doskonalić ją w Stowarzyszeniu Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego z siedzibą w Będzinie, pierw w robotniczym stowarzyszeniu. Po przejściu na emeryturę nadal realizuje społeczno-twórczą działalność jako jego przewodniczący. Był wielkim autorytetem dla grupy ludzi pracujących i parających się twórczością, prozą, poezją, plastyką, a także z jego inicjatywy powstał przy współudziale członków zagłębiowski kwartalnik kulturalny Werwa, Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego z siedzibą w Będzinie. Oprócz wspaniałej organizacji i charyzmie, jaką posiadał, zdał egzamin jako doskonały publicysta, prozaik i poeta. W tej konwencji otrzymany jest ostatni tomik poetycki Epigramy. Potrafił być nie tylko ironią, ale umiał z przymrużeniem oka rejestrować obyczaje i zachowania ludzi. W swych opracowaniach porusza tematy prowokujące czytelników do dyskusji, która pozwalała mu rozwinąć szeroką wiedzę dotyczącą różnic poglądowych, dlatego odcinał się od polemiki nad współczesną rzeczywistością. Wiele by można powiedzieć o tym skromnym człowieku, którego poznałam w 1996 roku, gdy wstępowałam w szeregi twórców. Lecz konsekwentnym w działaniu, który nie poddał się zawirowaniom przemian politycznych i merytorycznych, zmieniających oblicze naszego kraju. Wszelkie dywagacje na temat dobra lub zła w obecnej dobie były dla Stefana mniej ważne. Najbardziej cenił sobie niezależność, co było celem jego działalności i członków niezaangażowanych w polityczne, wolnych od dogmatu. Dla niego liczyła się przede wszystkim ciągłość historyczna, w której żyliśmy, żyjemy i pewnie jeszcze żyć, przyjdzie nam żyć. Stefan Nowotka był przykładem właściwego postępowania, dlatego skupiał zawsze wokół siebie osoby o różnych zapatrywaniach, światopoglądzie, wykształceniu i zawodzie, a także w różnym wieku. W pracy twórczej liczyło się dla niego przede wszystkim to, co obrazowało piękno wnętrza człowieka i miało pozytywny wpływ na rozwój kulturalny naszej małej ojczyzny, ziemi zagłębiowskiej, tak przez niego umiłowanej. Pracując społecznie, dążył uparcie do rozpowszechniania poezji i plastyki poprzez licznie organizowane konkursy literackie i wernisaże,
Nie bał się słów krytycznych kierowanych wprost do niego, gdyż potrafił w odpowiednim czasie wyłonić i poprawiać błędy. Słowem umiał rozdzielić plewy od ziarna. W taki oto sposób scalał zespół animatorów twórczej działalności w stowarzyszeniu. Zawsze uważał, że w każdej społeczności drzemie onieśmielona twórczość. Trzeba jej tylko pomóc się wyzwolić z odrętwienia, by mogła się zrealizować. Pan Stefan był wspaniałym doradcą, publicystą, prozaikiem i poetą. Owoce swej pracy wydał w książkach, które znalazły się w zbiorach Narodowej Biblioteki w Warszawie oraz w Krakowie i w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przeczytam Państwu fragment wiersza Ucieczka niewolników. Uciekli mi najdrożsi niewolnicy, równość, sprawiedliwość, pokój i uczciwość, przyjaźń, braterstwo, godność i uszanowanie, patriotyzm i ojczyzny umiłowanie, wolność osobista, wolność słowa. Dlatego o tych niewolnikach ciągle trwa mowa w naszym dwudziestym dziwnym wieku. Odpowiedz sobie, nieznany człowieku, bo ja się przekonałem w marzeniach, że jednak moi niewolnicy najlepiej czują się w państwie marzeń, mojej mózgownicy. Za to, że mnie zdradziły, życzę im, żeby wśród ludzi żyły i pełniły swoją rolę godnie, ze swoją treścią zgodnie. Straszam się. Czy czas mija bezpowrotnie, dni mijają, miesiące i lata, i tak sobie myślę, gdyby nie fart i charyzma pana Stefana, czy dziś obchodzilibyśmy 30-lecie istnienia stowarzyszenia, my twórcy naszej małej ojczyzny, ziemi zagłębiowskiej, tej ziemi, którą nie jeden z nas utrwala na papierze, pisząc i farbami malując. Mam się streszczać. No ale wypada mi tutaj też powiedzieć parę słów o pani Celinie Bochen. Jeszcze 2 lata temu była z nami, odeszła. Była nestorką stowarzyszenia, bo oto ona wraz ze swoim mężem Tadeuszem, Tadeuszem dołączyła w 1985 roku do grupy zapaleńców RSTK. Jej osobista wytrwałość i charyzma spowodowały, iż stała się poetką Zagłębia w pełni tego słowa znaczeniu. Urodzona w 1924 roku w Dąbrowie Górniczej. I dlatego Zagłębie to chluba i radość dla młodego pokolenia, którego była wielkim przykładem w poezji i w życiu. I właśnie ta mała ojczyzna pokochała jej namalowane obrazy farbą olejną i nie tylko. To ona, za przykładem innych ludzi, wywaliła to R na początku. I dlatego staliśmy się Stowarzyszeniem Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego. Artysta, cóż znaczy to słowo? Była wielka w swoim życiu i w życiu artystycznym. Jako twórca kultury przez całe 28 lat przynależności do stowarzyszenia pracowała społecznie na jego rzecz i dla miast Będzina, Czeladzi, Dąbrowy Górniczej i Sosnowca. Jej wieloletni wkład w budowanie twórczej tej małej ojczyzny to nie tylko poezja i plastyka, to też okres pełnienia funkcji kierownika sekcji literackiej od 1985 roku do 1988, w tym samym czasie jako pierwsza spowodowała, aby wydawać zeszyty literackie, gdzie były widoczne wiersze napisane przez pierwszych zapaleńców, RSTK poetów.
Skromna w życiu, ale wielka w działaniu. W 2004 roku została odznaczona odznaką zasłużony działacz kultury Rzeczypospolitej Polskiej oraz Puchar Starosty Będzińskiego za działalność twórczą i społeczną. Pani Celina Bochen podczas obchodów 25-lecia Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego otrzymała brązowy medal Gloria Artis, który przyznał jej minister kultury i dziedzictwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, a wręczył dr Paweł Soroka, przewodniczący Rady Krajowej RSTK-u. My, twórcy młodszego pokolenia, cieszymy się, iż mogliśmy z nią tworzyć, bo przecież pani Celina zaistniała, kiedy to Wojskowy Dom Kultury wydał jej tomik poezji pod tytułem Tobie, Ojczyzno, wydany w 1953 roku. Mnie akurat jeszcze na świecie wtedy nie było. Pół wieku to dużo, bo właśnie tyle trwała jej praca twórcza. Wydała kilkanaście tomików poezji, między innymi Słowa miłością ubarwiam, Białe przemyślenia, tom pierwszy i drugi, Pamiętnik bezrobotnego, Niekłamaną myślą do nas podążam. Dwa utwory prozatorskie. Dziewczyna z wyboistego podwórka i miłość bez ciebie. Trzy sztuki teatralne i bajki dla dzieci. Zmartwienie Jasia. Rozważał Jasio, siedząc pod płotem, jak się uporać z własnym kłopotem. Miał kotka mruczka i pieska burka, lecz nie miał dla nich budki podwórka. W dodatku jeszcze mieszkam na górze, w wieżowcu, który kończył się w chmurze. Fragment bajki pani Celiny. Synowi Irmindo, czas uczuć. Urodziłam cię, syneczku, jak kwiat hodowałam. Z własnej piersi miłość z mlekiem w twe usta przelałam. Wymościłam cię jedyny matczyną pieszczotą, byś mógł znieść się na wyżyny, sięgnąć po myśl złotą. Nauczyłam cię mądrości, jak doceniać ludzi, co zagrażać ma godności, co szacunek budzi. Wskazywałam prosty sposób, czym za serce płacić, by nie zranić bliskich osób i więzi nie tracić. Doceniałam piękno świata, barwy i zielenie, radość ze zgody, żywot w kwiatach, ale nie zmartwienie. Czas chichocze z przemijania, lecz uczucie w sercu rośnie, nie wykreśli nikt kochania. Wiem, z miłości żyć radośniej, mama. Dla córki Joli, kobieta epoki, zadyszana biegniesz na spotkanie z pracą, wypełniając serce nadziei wiązanką, twe pośpieszne kroki ów kierunek znaczą, co ciężaru brzemień odbierasz co ranka. W blasku dni bezsilna gubisz zapach łoża, oddalasz od dziecka zapach ciepłych dłoni. Westchnieniem jest chwilka, myśl o dniu, wschód, zorza i czas przemijania, który wciąż cię goni. Gdy wysiłkiem stawiasz ku czci swej ołtarze, strojąc je w bukiety zmarszczek i niemocy, to bieg maratoński i epoka każe nie znajdować w niczym skutecznej pomocy. Dla córki Uli, zachowaj dla innych serce. Nie dla siebie otwierasz serce przyjaciołom. Rzucasz owoc miłości skąpiąc. I tak nie znajdziecie altruisty, nie dla siebie córeczko, nie dla siebie obciążasz serce, dzieląc go na części. Zachowaj wyssany z mlekiem matki złotorodny piasek, co rozdaje szczęście potrzebującym. Nie uśmiechaj się za pieniądze, prawdy ostrzegają, że radość rozdawania jest cnotą. Zostań do końca milionerką miłości do drugiego człowieka. Wczorajsze wczoraj i dzisiejsze dzisiaj są do siebie bliźniaczo podobne. Zmieniły się tylko role w teatrzyku. A dzisiaj? Co dzisiaj?
Co to, moja panienka jeszcze nie śpi? No proszę, fartuszek z kołnierzykami, buciki, wszystko przygotowane na jutro. Czekam na ciebie, mamusiu. Ugotowałam zalewajkę z buraczkiem. Czy będziesz jadła? Połóż się, moja dziecino, i idź już spać. Ja sobie sama naleję. Ważne jest to, że ugotowane. Dziękuję, córeczko. Fragment z książki Dziewczyna z wyboistego podwórka. No bo tutaj chciałam przytoczyć jeszcze taki fragment na koniec o pani Celinie, bo idea RSTK-u, czyli teraz Stowarzyszeń Twórców Kultury Zagłębia Wojewódzkiego, była promocja tak zwanej twórczości artystycznej ludzi pracy. W Zagłębiu organizacja okazała się być ruchem autentycznym, kiedy wkrótce skupiał znaczną liczbę twórców, animatorów z całego Zagłębia i nie tylko, o robotniczej proweniencji. Teraz przeczytam państwu sylwetkę. No co? No tu mi mówią co innego, tu mi mówią co innego. Przepraszam bardzo. Ponieważ czas nas goni, sylwetek stowarzyszenia jest dość dużo. No. Może, ponieważ wszystkie będą umieszczone w monografii, zakończymy teraz występ. Tak? Tak. Czy powiemy tylko, ale dlatego, że jeszcze mamy... Proszę tylko powie, o jak sylwetka mowa, dobrze? No, dobrze. Jeszcze... I moją refleksję na to. No to jest króciutko. Mam jeszcze tutaj do przytoczenia ważną postać pana Czesława Włoska. Państwo znają. Tutaj mam też parę słów o panu Januarze Dudzie i o pani Zdzisławie Gwieździe. Pani Zdzisława Gwiazda odeszła niedawno, w listopadzie. Jeżeli chcielibyście państwo więcej się o niej dowiedzieć, to napisałam dla niej, może nie, może wrócę, przed przecinkiem powiem całe zdanie. Zadzwoniła do mnie, jak się dowiedziała, że ciężko choruje. Basia, mogę tylko tobie powierzyć moją tajemnicę. Jestem bardzo ciężko chora. Proszę cię na wszystkie świętości, żebyś się stał, jak odejdę, bo wszyscy kiedyś odejdą, żebyś napisała i poprowadziła moje zejście w sposób kulturalny. Myślałam, się gubiłam, co to będzie w dzidziu, to nieważne, to tamto. I napisałam piękne epitafium, także proszę wejść na stronę internetową i o dzidzi sobie przeczytać. Także mam tu jeszcze sylwetkę pani Dzidzi Gwiazdy i pani Urszulki Włosek. A na koniec przeczytam państwu taką refleksję o poetach. W każdym pisarzu istnieje natchnienie. Dlaczego zawsze ja mam mieć skrócony wykład? No, koniec świata. Jeszcze raz jest bardzo dużo. Proszę? Dobrze. No i po co ja się tak spieszę? W każdym pisarzu istnieje natchnienie. Słowo to bliższe jest jednak jakiejś prawdy, bo chodzi przecież o to, że coś rodzi pomysł, a pomysł porusza wyobraźnię i następuje właśnie to silne napięcie twórcze. Rzadko zdarza się, że twórca wydaje jedynie arcydzieła. Uprawianie poezji łączy się na ogół z podporządkowaniem do formowania moralnych treści, poetyckich dociekań, z próbą pogodzenia artystycznych i etycznych funkcji. Nawet najzdolniejsi ludzie mają swoje chwile słabości, a najciekawsze teorie swoje martwe punkty. Poezja wyróżnia się gorącą barwą wtedy, kiedy z niespotykaną śmiałością podejmuje trudną problematykę egzystencjonalną, formułując własną wizję współczesnego świata i człowieka jako spadkobiercy przeszłości i twórcy nowej rzeczywistości społecznej i kulturalnej. Urzeczywistniając świat własnych marzeń i tęsknot,
człowiek najpewniej potwierdza swoją istotę miarą wszechrzeczy. Twórca wyróżnia się niezwykłym bogactwem wyobraźni oraz, co zasługuje na specjalne podkreślenie, opanowaniem artystycznym, dojrzałością warsztatu. Jego poezja to poezja do rozumienia. Choć twórcami są poeci nieprofesjonalni, a ich wiersze potrafią wzbudzać zainteresowanie u czytelników. Ich twórczość to twórczość głębokiej refleksji, moralnego ładu, przywiązania do tradycji, mocnego osadzenia w ojczystym krajobrazie wewnętrznej swobody. W poezji tej mamy do czynienia z serią poetyckich obrazów, pejzaży, już to wiejskich, już to pograniczu wsi i miasta, pochodzących z refleksyjnością dość konwencjonalnych westchnień i zamyśleń. Dodać należy przy tej okazji, że szeroki zwrot ku tradycji narodowej, dający się w ostatnich latach stwierdzić na wszystkich płaszczyznach życia społecznego, jest zjawiskiem ze wszech miar zrozumiałym, odpowiadającym autentycznemu zapotrzebowaniu, społecznie korzystnym, a i artystycznie często wysoce płodnym. Ta niecodzienna wierność tworzenia takiej poezji wypływa z niezachwianego zaufania do świata i ludzi. Z wiary w sens wszystkiego, co twórców otacza. I taki właśnie świat w każdym wierszu jest autentyczny i bliski dla czytelników. Dziękuję.